Jeśli chodzi o wystawę obecną, gdzie mam zaszczyt się znajdować i moje orły tutaj zaprezentować, to jest zasługa pana senatora Czesława Ruszki, pana Stefana Mazgaja. I to jest ich zasługą i cała duża ilość prac, wystaw na Śląsku, które się odbywają. I prowadziłem działalność gospodarczą i wiem, ludzie mi mówili, chcieli orły. Wtedy, kiedy w tamtym czasie, w każdym razie. I między innymi zajmowałem się dziełami sztuki, sztuką dawną, ale ludzie chcieli, spróbowałem. No i jak już przeszedłem na emeryturę, już minęło sporo lat, no i te orły powstały. One powstają bardzo wolno, bo cykl wykonania jednego orła jest minimum 3 miesiące, takiego tej średniej wielkości. Takie malutkie to były szybciej robione, oprócz tego różnymi technikami. Ale moim marzeniem jest nawiązanie do okresu poprzedniego, bo to ciągle się opieramy na tym, co było zrobione, co na historii, inaczej mówiąc. I jak żeśmy w zamku odtwarzali pewne rzeczy, to istnieją jeszcze fachowcy i powstanie szkół i żeby było, jeszcze istnieją ludzie, którzy mogliby poprowadzić. Mamy wspaniały koncern KGHM, mamy wydobycie i mogłaby powstać taka wizytówka międzynarodowa i najwyższej klasy w pracy, jeśli chodzi o wykonanie i o tematykę, nawiązanie do naszej historii, bo są portrety, postacie historyczne i jest bardzo dużo do zrobienia i ci ludzie, o których ja myślę, młodsi ode mnie, oni mogliby poprowadzić to, bo trzeba zdobycia wiedzy, czyli podstawą jest historia sztuki, a następnie zwiedzanie, poznawanie dzieł sztuki polskiej za granicą. Ja miałem szczęście i oglądać i tym się wzorowałem, narzędzia robiłem, tak to powstawało. No a orły, no to służą, zakochani byli szczególnie Polacy ze wschodu i z zagranicy z drugiej strony. No i tak powoli powstawało. Skądś przychodziły pomysły do tej głowy i tak inspiracja i pewny i powstał jakiś ciąg historyczny, no można tak to nazwać według w moim mniemaniu. Patrząc, oglądając i stykając się ze sztuką dawną, na przykład istnieje taki jeden z tematów. Żydzi polscy. I myślę sobie, tych wartościowych ludzi, którzy tyle dobrego zrobili, prawda, byliśmy państwem wielonarodowościowym, prawda, jeśli chodzi o Żydów, żeby pokazać w skrócie. I Kazimierz Wielki sprowadził ich. Później mieliśmy, ja ich uhonorowałem tutaj, uwieczniłem w postaci orła czasu Kazimierza Wielkiego, a dalej były tak samo orzeł muzułmanów. To są problemy, które nas interesują, dotyczą i historii. Mamy wspaniałych muzułmanów i czasy Jana Sobieskiego, który ich uszlachcił, dał im ziemię i dużo dobrego dla Polaków zrobili. I niewiele się może o nich mówi, ale to, żeby historia była pisana moja, w taki sposób. I tutaj właśnie orły posłużyły mnie do tego celu. Powiem inaczej, że chciałbym, żeby byli następcy i można stworzyć historię poprzez postacie wybitnych ludzi. Ja tutaj zaznaczyłem nazwiskami niektóre, jest taki cykl. Jest w ogóle sprawa otwarta, żeby młodzież
i na pewno w jakimś zbiorowisku młodzieży, jakiejś szkole kilka osób, które mają jakieś odczucia estetyczne, zdolności plastyczne, to jest związane, żeby mogli oni coś wnieść i ktoś, i żeby ta historia zaczęła istnieć właśnie w postaci różnej działalności. I historia jest to historia obrazkowa, do której jesteśmy przyzwyczajeni i trochę innej postaci. I jest jeszcze, ja wyznaję taką zasadę, nie warto robić byle jak i byle co. Zrobić coś wartościowego, co będzie procentować, co może kogoś zainteresować. A możliwości są potężne. Przede wszystkim artysta, mistrz Bogusław Niedźwiecki zasługuje na to, żeby jego orły znalazły się w Senacie. Także kiedy mi pan Stefan Mazgaj powiedział, że posiada takie orły też częściowo, zrobił wystawę w Tychach, jedną czy drugą, to się tym zainteresowałem i rzeczywiście w ramach stulecia niepodległości i różnych tutaj takich innych wystaw, bo była taka szkolna wystawa Orzeł Biały, Nasza Duma. Także to tutaj w październiku ubiegłego roku to wszystkie korytarze były zapełnione orłami, które wpłynęły na konkurs. Także żyjemy jakby w duchu tego, że tutaj Senat, którą patronuje również znak orła. Także żyjemy tutaj w tym duchu, że orzeł jest także jakby tym znakiem, który sprzyja tworzeniu naszych ustaw tutaj, no i pracy dla ojczyzny. Dlatego ta wystawa pana Niedźwieckiego no, znakomicie wpisuje się w to, co się w Senacie dzieje. No, a przede wszystkim te orły zasługują na to, żeby je pokazać szerszemu społeczeństwu. Dlatego, że nie są to jakieś orły, herby królów kolejno, powiedzmy od Mieszka do teraz, tylko to są orły tworzone z pewnej takiej duchowej inspiracji, z potrzeby serca, z miłości do ojczyzny, patriotyzmu. Dlatego to są orły, które nawiązują do wydarzeń historycznych, do wielkich postaci, także osób Kościoła, a także i Matka Boża Częstochowska, i Ostrobramska, i Licheńska. Także jest to bardzo piękna ekspozycja tego, co znak orła niesie w sobie, a niesie właśnie tą pieśń od chrztu Mieszka przez królów, poprzez trudne, także dramatyczne nasze dzieje, aż do dzisiaj. Dlatego bardzo się cieszę, że ta wystawa właśnie dzisiaj jest otwarta, będzie otwarta. No i tutaj przez kilka tygodni będą różne wycieczki szkolne, a także w przyszłym tygodniu są obrady Sejmu. Na pewno wielu posłów przyjdzie to oglądać, a dzisiaj to otwarcie się dokona w obecności senatorów Rzeczypospolitej Polskiej. Jestem tu na wystawie orłów pana Bogusława Niedźwieckiego, artysty plastyka, który para się tym od lat, a poznałem go, można powiedzieć, w dwóch etapach. Pierwszy raz to było około 1972 roku, jak do Warszawy przyjechałem na wycieczkę, byłem na Barbakanie i wracając później zainteresowała mnie pracownia. Były tam orły, były tam kinkiety, kandelabry, takie różne rzeczy. Pan Bogusław Niedźwiecki miał tam swoją pracownię. Pozwiedzałem, popatrzyłem, no i odjechałem swoją drogę. Później długo, że pana Niedźwieckiego nie widział, aż dopiero jakieś 10 lat temu pod Sejmem był strajk Solidarności. Było miasteczko Solidarności i wśród nich znowu widziałem pana Bogusława Niedźwieckiego, który orły miał z sobą w takiej miniaturowej gablotce. No i od słowa do słowa żeśmy sobie porozmawiali, trochę o sobie powiedzieli. I pan Bogusław zaprosił mnie w którymś momencie do siebie. No i w kolejnym roku, to już byli Solidarności 2010,
Pan Bogusław też przyjechał i pod namiotem nawet był na krakowskim przedmieściu. I później po tym całym fakcie pojechałem do Otwocka. Tam żeśmy wymienili znowu kolejne zdania, zaprosił mnie do pracowni. Zobaczyłem jego pracę, coś przepięknego w całości to było. I tym sposobem żeśmy się tak szerzej zaprzyjaźnili. No i ta przyjaźń praktycznie została do dziś. Jak doszło do tej wystawy orłów? No tak w sumie... Wystawa ta nie jest pierwsza, bo pan Bogusław użyczył mi w depozyt zestaw orłów. Ich jest łącznie 50, to jest 8 dużych, tych tutaj, które są na wystawie, i mniejsze, i jeszcze takie w miniaturze. Są też takie robione rytem w blaszce brązu, cienki blaszce brązu albo z mosiądzu. I u siebie miałem wystawy Ruda Śląska, w Tychach, w szkołach. Ostatnio, 4 czerwca, była wystawa w mojej parafii. Zainteresowanie było duże. Ludzie byli zainteresowani. Pół godziny mniej więcej opowiadałem o panu Bogusławie Niedźwieckim, o jego pracy, o jego orłach. W trakcie tego wyszło również to, co i podczas rozmowy, że pan Bogusław interesuje się tym, aby aktualnej koronie orła, który jest, przywrócić zwieńczenie i krzyż. Coś takiego też wśród słuchaczy na spotkaniach mówię, i większość właściwie to jest zdecydowana, aby taki krzyż wrócił. Sama wystawa, to poprosiłem pana Bogusława Niedźwieckiego około 2 lata temu. Tak żeśmy rozmawiali, korespondencję wymieniali, telefonami żeśmy się dogadywali. No i pan Bogusław się zgodził. Ale to trochę za wysokie mury, że tak powiem. Poprosiłem naszego senatora, pana Czesława Ryszki, żeby zorganizował taką wystawę w holu gdzieś tam, w gmachu Senatu. No i pan senator przez ładnych parę miesięcy, bodajże to było 8 czy 9, dogrywał to tutaj, przedstawiał i tak dalej. I w końcu doszło do samej wystawy. No i sama organizacja, to już tam pan Bogusław później odświeżył trochę te orły, bo mało kto oczekiwał na wystawy, żeby wystawiać. Źle się właściwie o nich wyrażają, co niektórzy. No ale w końcu do wystawy doszło i ta wystawa tutaj będzie dziś prezentowana, otwarcie o godzinie 12. Szanowny panie Bogusławie, autorze tych wspaniałych prac, szanowni państwo, w ramach obchodów stulecia niepodległości Polski gościmy dzisiaj w Senacie wyjątkową wystawę, wyjątkowa pod każdym względem, bo poświęcona naszemu godłu, orłu białemu, ale też wyjątkowa, bo też forma też nietypowa. Do tej pory bardzo często mieliśmy prace artystyczne, malarskie, gościliśmy różnego rodzaju wystawy, które były tworzone przez materiały archiwalne, fotografie, a dzisiaj jest rzeźba. Szanowni państwo, autorem tych prac jest pan Bogusław Niedźwiecki, którego witam bardzo, bardzo serdecznie. Wybitny polski artysta, który tworzy w metalu, tworzy w brązie, w mosiądzu, tworzy ryngrafy, herby, medale, pamiątkowe tablice historyczne, ale też jest autorem kolekcji 500 orłów. Orłów, które symbolizują różne okresy historyczne, różne epoki historyczne i różne wydarzenia historyczne z historii naszej ojczyzny. To są orły królewskie, odnoszące się do czasów I Rzeczpospolitej, ale to są też orły z czasów niewoli, z powstań narodowościowych, orły z czasów odzyskania przez Polskę niepodległości, a także z okresu wojny z bolszewikami, wojny 1920 roku, z czasów Armii Krajowej, czy też żołnierzy niezłomnych. Te prace są pełne głębokiej symboliki. One nawiązują do naszej narodowej świadomości, do naszej pamięci, do naszej wrażliwości historycznej.
I każdy z nas, oglądając te prace, potrafi tę symbolikę odczytać. I też oglądając te piękne i jakże wymowne prace, odczuwamy również różnego rodzaju emocje. Szanowni Państwo, orzeł biały, nasze godło narodowe, jest symbolem Polski niepodległej, Polski suwerennej, jest symbolem jedności Polski. Jest symbolem bardzo ważnym dla wszystkich krajów, dla wszystkich Polaków, którzy żyją w kraju, ale także za granicą, bo gdziekolwiek wyjeżdżamy do naszych rodaków, którzy mieszkają poza granicami Polski, to w siedzibie organizacji polonijnych polskich wszędzie odnajdujemy orła białego. Wszędzie jest to godło, jest biało-czerwona, a więc są te symbole, które mówią o naszej tożsamości, które świadczą o tym, że jesteśmy Polakami. A orzeł biały, Szanowni Państwo, jako symbol państwa polskiego pojawia się już w czasach króla Bolesława Chrobrego. Pojawia się na monetach, pojawia się na sztandarach, pojawia się na pieczęciach, a godłem staje się od czasów koronacji Przemysława II na króla Polski. To jest 1295 rok, ta koronacja miała miejsce w Gnieźnie. I od tej pory towarzyszy nam zawsze orzeł biały jako nasze godło. Szanowni Państwo, towarzyszy nam nie tylko w tych czasach, kiedy Polska jest wolna i niepodległa, ale także w czasach niewoli. Te symbole w dwójnasób były dla nas Polaków, dla naszych przodków ważne. Symbol, piękny symbol, jak się okazuje, bardzo wymowny, który można przedstawiać w różny sposób, dodając mu jeszcze treści. I te treści wszystkie, Szanowni Państwo, tak jak powiedziałam, my z naszą wrażliwością historyczną, z naszą wiedzą historyczną, taką świadomością historyczną jesteśmy w stanie odczytać. Chciałabym bardzo serdecznie podziękować autorowi tych prac, panu Bogusławowi Niedźwieckiemu, za tę piękną kolekcję, za to, że z tych, Szanowni Państwo, 500 orłów, które pan wykonał, 50 mogło być tutaj w Senacie zaprezentowanych. Chciałabym również bardzo serdecznie podziękować inicjatorowi tej wystawy, panu senatorowi Czesławowi Ryszce. Dziękuję bardzo, bardzo się cieszymy, że ta wystawa gości w Senacie. Dziękuję.